protesty grzecznościowe w Kolumbii nie przestają mnie zadziwiać. Już kilka razy złapałem się na tym, że spotkałem jakąś osobę i chciałem szybko przejść do rzeczy, dowiedzieć się, o co chodzi, co robimy, ale zostałem złapany na tym, że cześć, jak się masz? Jak ci się dzisiaj wstawało? Dobrze? A, to bardzo się cieszę. A, dzięki Bogu, ja także. A, bardzo się cieszę. To jest niesłychane. Ale przyznam, że tak mi się to podoba, że chyba zacznę to adoptować i po polsku, jak będę się witał ze znajomymi w Polsce, to też będę mówił, cześć, jak się masz? Jak ci się dzisiaj wstawało? Tak? Bardzo się cieszę. Ty również? Jednym z najładniejszych zwrotów, jakie usłyszałem, często używanych, to jest como amaneciste, czyli jak ci się dzisiaj wstawało, jak się dzisiaj obudziłeś. I cała formułka, cała wymiana jest cześć, jak ci się dzisiaj wstawało, jak się obudziłeś. Bardzo dobrze, dzięki Bogu. A, to bardzo się cieszę. Ja również. A to by... No. Cześć, jak się dzisiaj wstawało? Bardzo dobrze, dzięki Bogu. A tobie? Mnie również. A, bardzo się cieszę. Także... No.